Żyjemy w układzie słonecznym, który powstał około 4,5 miliardów lat temu. Składa się on ze Słońca, 8 planet oraz co najmniej 250 księżyców. Dodatkowo zaliczają się do niego miliardy małych ciał niebieskich, takich jak planetoidy, komety, meteoryty, a także pył międzyplanetarny. Nasza planeta Ziemia, po łacińsku Terra, Telus lub po grecku Gaia, ukształtowała się około 4 miliardów lat temu. Jest trzecią planetą od Słońca oraz piątą pod względem wielkości planetą Układu Słonecznego. To największa skalista planeta pod względem średniej masy i gęstości w Układzie Słonecznym. Dodatkowo jest jedynym odkrytym miejscem, gdzie występuje życie. Zamieszkiwana jest przez około 8 miliardów ludzi, którzy niegdyś wierzyli, że to wokół niej kręcą się pozostałe planety, co przedstawiał model układu geocentrycznego, stworzony przez Ptolemeusza jeszcze w czasach starożytności. Teorię tę obalił znany polski astronom Mikołaj Kopernik, twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego oraz dzieła o obrotach sfer niebieskich, przedstawiającego jego szczegółową wizję Wszechświata. Ta praca i jego pozostałe dzieła dotyczące tematyki nieba wywołały jedną z najważniejszych rewolucji naukowych, zwaną Przewrotem Kopernikańskim. Europa. Kontynent leżący na półkuli północnej oraz pograniczu półkul wschodniej i zachodniej. Swoje miejsce zamieszkania ma tam około 748 milionów ludzi. Jej dokładna powierzchnia wynosi około 54 milionów kilometrów kwadratowych, a gęstość zaludnienia liczy 117 osób na kilometr kwadratowy. Na terenie Europy znajdują się 44 państwa, a pozostałe 3, Rosja, Kazachstan oraz Turcja, swoje terytoria w większej części mają na sąsiadującym kontynencie Azji. Wydarzeniem, które przyczyniło się do powstania państwa polskiego, było objęcie władzy nad plemieniem Polan przez ród Piastów. Niestety nie ustalono do dziś, w jakich okolicznościach i czasie to się zdarzyło, jednak szacuje się, że miało ono miejsce w drugiej połowie IX wieku. Obecna gęstość zaludnienia Polski wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy, a całkowita powierzchnia liczy około 3 milionów kilometrów kwadratowych. Jednymi z najbardziej znanych pomników przyrody w całej Polsce są Dom Bartek, Cis Henrykowski czy Krzywy Las. Na Mazowszu liczba ludności liczy 5,5 milionów ludzi. Gęstość wynosi 155 osób na kilometr kwadratowy, a całkowita powierzchnia 35,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Kraina jest położona w środkowej Polsce na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego i obejmuje tereny po obydwu stronach Wisły. Klimat Mazowsza ma charakter przejściowy. Jest to region przemysłowo-rolniczy, w którym rozwinęły się prawie wszystkie branże przemysłowe. Na przykład transportowy, elektroniczny, paliwowy, maszynowy, chemiczny, spożywczy oraz wiele innych. Jego znanymi terenami zielonymi są Kampinowski Park Narodowy czy Chojnowski Park Krajobrazowy. Warszawa. Żyje w niej około 1,8 milionów ludzi, a jej gęstość zaludnienia wynosi około 3000 osób na kilometr kwadratowy. Stolica Polski i województwa mazowieckiego, a także największe miasto w kraju, jest położone na nizinie środkowo-mazowieckiej nad Wisłą. Nazwa miasta pochodzi od imion bohaterów legendy, rybaka Warsa i jego żony Sawy. Dodatkowo do legendy nawiązuje herb stolicy przedstawiający złotowłosą syrenę, trzymającą złoty miecz oraz tarczę na czerwonym tle, a nad nimi złota korona. Nasze miasto znane jest z Zamku Królewskiego, siedziby polskich władców od XVI wieku. Znajdują się tam nie tylko insygnia i trony królewskie, ale także obrazy słynnych malarzy, takich jak Rembrandt, Canaletti czy Matejka. Niedaleko od zamku znajduje się kolumna Zygmunta, która nosi tytuł najsłynniejszego pomnika w Polsce. Dodatkowo Pałac Kultury i Nauki cieszy się niemałą sławą wśród turystów. Powstał w 1955 roku z inicjatywy Józefa Stalina jako dar narodu radzieckiego dla Polaków.
Czy wiecie, że Pałac Kultury był niegdyś biały? Dzielnica Ursynów powstała w latach 1775 do 1780. Jej pierwszą nazwą była Rozkosz, upamiętniająca miesiąc miodowy Stanisława Kostki Potockiego i Aleksandry z Lubomirskich. W 1822 roku Rozkosz kupił Julian Ursyn Niemcewicz, polski dramaturg, który chciał zmienić nazwę na Ameryka lub Waszyngton, aby upamiętnić jego pobyt w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie folwark został nazwany Ursynowem od starego przydomku rodu Niemcewiczów. Obecnie liczy ona około 151 tysięcy mieszkańców. Jej powierzchnia wynosi około 44 km kwadratowe, a gęstość zaludnienia 3455 osób na kilometr kwadratowy. Tu mieszkamy. Szczególne miejsca, które lubimy odwiedzać, to Hebe, Żabka czy Multikino, które w sumie jest jedynym kinem w okolicy. Znajduje się tu też wiele miejsc religijnych, w tym około 6 kościołów. My najczęściej odwiedzamy kościół pod wezwaniem błogosławionego Władysława Zgielniowa. Mamy tutaj aż 5 stacji metra. Istnieje też Ursynoteka, czyli sieć około 10 bibliotek rozsianych na Ursynowie oraz wypożyczalnie filmów. Mamy tu także dużo zieleni, m.in. kopec Wila, Jezioro Mielińskie, Las Kabacki czy Skarpę Ursynowską. To jest nasza mała ojczyzna, więc powinniśmy ją szanować i dbać o nią, aby przyszłe pokolenia mogły tu żyć tak dobrze, jak my żyjemy teraz.